Co to jest? To nie moje. A co to za kostka? Wyrzuć.
Więc mamy dokręcone, założone, sprawdziłem wszystko, nowe klocki i tyle. Kręcę koło.
Przy okazji, że już mam samochód w górze i mam czas na wymianę oleju, zostało mi mało mil, a będę jechał w daleką trasę teraz, to sobie wymienię olej przy okazji. Mam tu już kupiony, gotowy, to wezmę, to zrobię sobie od razu, będę miał cały samochód gotowy. Także teraz do dziury. Klucz jedna, druga. Tu jest te całe nieszczęście do spuszczania. Sam dokręcałem, także ciężko nie jest. I lecimy z olejem. Jak już ma jechać, to niech jedzie. Także olej stary sobie ciecę. Przynajmniej jak wam mówiłem, lubię tą większą miskę, bo tutaj sobie widzę, co się dzieje, w razie czego, jak mi jakieś opiłki, czy coś, czy tamto. No wiecie, samochód ma już przejechane trochę, także nie ukrywajmy, nie? Coś się może dziać. Na starym przejechałem 500 000 mil. Nic się nie działo. Tylko musiałem zmienić popychacze i tyle, nie? Koniki tak zwane, nie popychacze. Także idę teraz, robię górę, a tutaj niech sobie ocieka. Wszystko jest tak gorące, że nie macie pojęcia. Dobra, odkręcam tutaj ten filtr. Widzicie, tu jest mało miejsca na górze. Oczywiście dam szmatkę, żeby za bardzo tu nie narozrabiać. Bo wiecie, jedną ręką robi się to, drugą ręką robi się tamto. Także korek już mam. Filtr jest tutaj siedzi. Biorę już filtr. Mam gumkę, czyli uszczelkę, mam nowy filtr. Filtr już zapodaje, a uszczelkę muszę po prostu wymienić, ale wymieniałem ją w tamtym miesiącu, przepraszam, i tu się nic nie dzieje, także ja zakręcam ją z powrotem, bo po co mam, mówię, to jest, ja wymieniam olej co 4-5 tygodni, więc nic się temu, tej uszczelce nie stanie. Dokręcam nie na siłę, tylko tak, ile? O, dam rady. O, i już jest dokręcone. Jest dokręcone, weźmiemy tylko szmatkę. Zrobimy tu porządek. O, tak. Widzicie, i już to jest wszystko cacy. Idę pod spód.
Muszę wziąć szmatkę. Aha. I coś mi poleciało, jak spuszczał, jak wziąłem szmatkę do środka. Wiecie, coś myślę sobie, o, coś poleciało. Wiecie, jaki mam problem? Nie wiecie, ale się dowiecie. Kurde, to była, to był ten, śruba. To był... Ale chyba mam szczęście, udało mi się ją zlokalizować. Wiecie? Czasami głupi ma szczęście, nie? Oczywiście jestem cały mokry, bo jest cholernie gorąco. Tak. O, widzicie? Kurde, nieszczęście moje. Teraz śrubę w odpowiednie miejsce. Mogę zabrać już ten baniaczek mój na płyn, na olej. Kręcę ją na maksa. Znaczy na maksa. Z odpowiednią siłą, nie? Nie mogę dać mocniej, bo wiecie, ja sam ją będę później odkręcał, nie? Kurde, sorry, ale coś mi już ta moja śruba chyba nie robi. Dobra, nic z tego, będę musiał ją już kupić nową. No wiecie, ona ma... Nie, jest... Jest dobrze, jest dokręcone. Wytrę to. Jak będzie coś leci. Już teraz i tak jest too late. Będę się najwyżej, jak będę za mocno dokręciłem, to się będę bawił w następnym, w następnej wymianie, nie? A zaraz odpalę i zobaczę, co mi, coś, co mi to da. Czy będzie mi ciekło, czy nie będzie mi ciekło. No przecież kurde, robię to dla siebie i to jest mój problem, prawda? Także widzicie, mogę tu w słońcu sprawdzić, czy się nic nie dzieje temu. Nic się nie dzieje, nic nie ma. Więc nie przedłużam, leję olej. Zobacz, to nie może położyć się tak, jak ja chcę. Więc leję mu teraz ten olej, cały czas mu leję 5W20 Mobil One, ten złoty. No i staram się, żeby była ta czerwona kreska w tej chwili. To jest mój sprawdzony olej. To jest mój sprawdzony olej. Przejechałem na nim bardzo dużo.
kolej sprawdzę, jak opuszczę samochód. Także tu już mam wszystko cacy. Olej to wiem, że jest dobrze, bo wiecie, to jest mój 50. wymiana oleju, którą robię sam. Oczywiście nie mówię tylko o tym samochodzie, żebyśmy się domówili. No i jeszcze od razu dolejemy mu chłodziwa, bo jest minimum. Każdy gram się liczy, prawda? No i co? Tu mamy wszystko, więc zrobiłem wszystko, co trzeba. To, co miałem w planach, zostało mi posprzątać. Oczywiście olej, to wiecie, idzie do sklepu. Zostało mi posprzątać i pojedziemy na jazdę próbną. Silnik muszę teraz podpompować trochę, te hamulce, bo pedał wpadł w podłogę. Dobrze, jest dobrze już. Teraz ruszymy trochę do przodu, żeby wyjąć klocka, bo klocek jeszcze jest pod spodem. Idę, wyjmę klocka. No i zobaczmy, co zrobiliśmy. Jedźmy się, przejedźmy. Na razie hamuję. Na razie hamuję. Oczywiście samochodów się najechało, jak ja chcę wyjechać, prawda? I bez szaleństwa teraz jedziemy powoli. Jedziemy powoli. Zobaczymy, niech to się ułoży. Przylamuję trochę. Jadę tu wąskiej, gdzie chodzę z psem, nie będę wyjeżdżał na razie na drogę. Jak się one sobie ułożą. Na razie hamują. A ja zapraszam was za parę godzin. Doprowadzę się do porządku, zjem jakiś obiad. No i oczywiście lecę do Salt Lake City na nowych hamulcach, na nowym oleju. I zobaczymy, jak to się będzie odbywało. Fajne tereny. Druga część trasy będzie naprawdę fajna, będzie widokowa. Także zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.